witam. Znajdujemy się obecnie na terenie sekcji napraw i eksploatacji taboru w Tłuszczu. Za mną szynobus typu SA-135, akurat w tym konkretnym przypadku o numerze ewidencyjnym 021. Ja nazywam się Marek Wiśniewski. Chciałbym zaprosić Was do kabiny, żeby pokazać kilka ciekawych rzeczy na temat obsługi i sterowania tym pojazdem. Pojazd, o którym dzisiaj trochę mówimy, jest pojazdem spalinowym, czyli jak sama nazwa wskazuje, nie jest napędzany napięciem elektrycznym, jak to ma miejsce w przypadku elektrycznych pojazdów, tylko napędzany jest za pomocą silnika spalinowego. Szynobus, ten konkretny SA-135, posiada silnik o pojemności 12,8 litra i mocy 296 kW, czyli przeliczone na konie mechaniczne to około 380 koni mechanicznych. W typowych elektrycznych zespołach trakcyjnych pojazdy łączone są za pomocą sprzęgów automatycznych, a na pojazdach typu SA-135, jak widać, mamy hak, dzięki któremu łączymy oba pojazdy. W tym miejscu znajdują się gniazda do przewodów, dzięki którym odbywa się przesyłanie sygnału z jednego pojazdu do drugiego. Serii SA-135 składa się, jak wiadomo, z dwóch kabin. Obecnie jesteśmy w kabinie A. W kabinie A znajduje się szafa elektryczna, za pomocą której sterujemy poszczególnymi obwodami elektrycznymi, oraz w tej szafie tak samo znajduje się zabezpieczenia tych poszczególnych obwodów. W drugiej kabinie, kabina B, znajduje się szafa pneumatyczna. Znajdujemy się w tej chwili w kabinie B. Tak jak już wspomniałem wcześniej, w kabinie B znajduje się cała aparatura pneumatyczna odpowiadająca za sterowanie obwodami pneumatycznymi na tym rodzaju taboru. Z takich podstawowych urządzeń, które obsługuje maszynista, mamy tutaj generatory czuwaka, niżej SKP. Odcięcie zaworów czuwaka SKP. Odcięcie hamulca. Wybór rodzaju hamulca. Mamy tutaj przełączniki pakietowe, którymi możemy sobie poodcinać syreny, przeciwpoślizg, poduszki pneumatyczne. W tym miejscu, w przypadku wystąpienia usterki na jakimś obwodzie pneumatycznym i ucieczki powietrza, która uniemożliwiłaby prowadzenie pojazdu.
prawa część pulpitu. Na tej pionowej desce rozdzielczej mamy manometry od przewodu głównego, od przewodu zasilającego oraz ciśnienia w cylindrach na obydwu wózkach pojazdów. Dane kolejno przyciski start-stop silnika spalinowego, czyli za pomocą tych przycisków uruchamiamy i gasimy silnik spalinowy. Kolejna rzecz, dość istotna, przełącznik pakietowy sterowania drzwiami automatycznymi, ogrzewanie kabiny wycieraczki, ogrzewanie szyby, spryskiwacz, hamulec postojowy. Dalej, patrząc na środkową część pulpitu, mamy tutaj sterownik tablic kierunkowych. Niżej załączenie aktywacji w kabinie oraz wybór rodzaju sterowania, czyli przykładowo czy pojazd jedzie w trakcji pojedynczej, czy w trakcji wielokrotnej. Środkowa część pulpitu, wyświetlacz rejestratora ATM-u, pokazuje nam prędkość oraz aktualny przebieg pojazdu. Poniżej znajduje się tempomat. No i tutaj dalej local, czyli wyświetlacz głównego komputera pokładowego pojazdu. Stąd zbieramy informacje na temat poziomu paliwa w szynobusie, na temat poszczególnych parametrów silnika spalinowego, czyli temperatura silnika, ciśnienie oleju, obroty silnika spalinowego i tak dalej. I za pomocą tego urządzenia możemy sobie sterować różnymi funkcjami na szynobusie, takimi jak załączenie oświetlenia, ogrzewanie, klimatyzacji i tak dalej. Dalej, przełączniki pakietowe, załączenie, wybór rodzajów oświetlenia czoła i końca autobusu szynowego, reflektory, oświetlenie kabiny. I tutaj jedna z bardziej istotnych rzeczy, nastawnik jazdy i hamowania. Czyli przesuwając dźwignię do przodu, zadajemy moc, jaką ten autobus szynowy ma się rozpędzać. Pociągając dźwignię do siebie, zwiększamy siły hamowania pojazdu. Kolejna rzecz, nastawnik hamulca dodatkowego. To jest nastawnik, którego używa się, ogólnie tego rodzaju hamulca używa się podczas jazdy manewrowej z prędkością do 10 km na godzinę, ponieważ ten hamulec nie posiada zabezpieczenia w postaci ABS-u. Hamulec dodatkowy działa z pominięciem zaworu rozdzielczego, czyli jest co prawda hamulcem bardziej sterownym od hamulca zasadniczego, no ale niestety, jak mówiłem, nie ma tego zabezpieczenia i używamy go tylko przy małych prędkościach do jazdy manewrowej. Kolejna rzecz, hamulec bezpieczeństwa, czyli czerwony grzybek. W sytuacji awaryjnej możemy go wcisnąć. Po wciśnięciu szynobus hamuje. Także jak maszynista uzna podczas sytuacji awaryjnej, że szybciej użyje tego hamulca bezpieczeństwa niż tego zadajnika jazdy i hamowania, to wciska sobie hamulec i ten szynobus awaryjnie zahamuje. Kolejna rzecz, kierunek jazdy, czyli przód i tył. Popełnianie uderzeniowy przycisk, który służy do szybszego popełnienia przewodu głównego, odblokowanie przewodu głównego i wysoki ton syreny. Jeden ton syreny mieliśmy na środkowej części pulpitu, drugi ton o wyższej częstotliwości mamy w tym miejscu.